Hej, z tej strony Bachwus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online, tym razem odcineczek na temat ukrytych pojazdów. Czym są ukryte pojazdy, zapytasz, albo nie zapytasz, ale dla pewności jakbyś pytał, to odpowiem. Tak nazywamy potocznie pojazdy, które są w plikach gry, już teraz, nie musisz ich pobierać w żaden sposób, one już są, ale nie ma opcji ich zakupu. Dopiero za jakiś czas zostaną udostępnione do zakupu w sklepie, albo na przykład na Legendary Motorsport, na Warstocku może, w bieda sklepie, tego typu pojazdy. Na premierę Rockstar dał nam tylko i wyłącznie 7 pojazdów, a teraz przedstawię wam po prostu całą resztę. Więc łapka w górę, subik, jeżeli interesują cię treści związane z GTA, a teraz sobie zaczynamy. Zaczniemy sobie może od motocykli, więc proszę bardzo, w ten sposób prezentuje się pierwszy z nich. Nazywa się River. I pewnie już go znasz, dlatego że respi się on w twoim garażu. Garażu w agencji, dokładnie jest to najniższe piętro. Właśnie tam w kącie sobie ten motorek stoi. Nie możemy z niego korzystać, ale sobie stoi. Dodatkowo, kiedy robimy te specjalne misje ochrony, tak zwane, to kiedy odzyskujemy pojazd, to jest opcja, że z hangaru będziemy właśnie kraść ten pojazd. I powiem wam, że mi szczerze strasznie się podoba, mam nadzieję, że osiągi też będzie miał całkiem niezłe i że będzie dało się go jeszcze jakoś fajnie stylingować, chociaż w tej wersji, co na zdjęciach jest, mi się on strasznie podoba. Niestety nagrywam ten materiał blisko premiery aktualizacji i jeszcze nie wiem jaka będzie jego cena, ale jeżeli czegoś się dowiem, no to dam wam znać. A teraz zapraszam was do takiej zabawy, którą właśnie teraz sobie wymyśliłem, że w przypiętym komentarzu zostawię wam nazwy wszystkich tych pojazdów i w trakcie oglądania tego materiału możecie sobie ten mój komentarz skopiować, następnie wkleić i dopisywać ocenę od 1 do 10 każdego pojazdu, który macie teraz na ekranie. Zapraszam serdecznie. Będę rozdawał serduszka. No to lecimy sobie do kolejnego pojazdu i tym razem, proszę państwa, także jest to motocykl, a dokładniej zwie się on Shinobi. I powiem wam, że spodziewałem się tego. Jak oglądaliście moje materiały, to właśnie mówiłem, że Shinobi to brzmi właśnie na jakiś motocykl, no i faktycznie jest to motocykl, ścigacz bardziej. I powiem wam, że ten też prezentuje się fantastycznie. Ale może troszeczkę was zirytować cena, ponieważ no, jak myślicie, 50 tysięcy? 300? No pół miliona pewnie. Dobra, milion. No ale dwa to już na pewno. Nie. 2 480 500 dolarów. Dokładnie tyle kosztuje ten pojazd. Prawie 2,5 miliona. Ceny pojazdów rozumiem, ale tego akurat nie jestem w stanie pojąć. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Przechodzimy sobie do kolejnego pojazdu. I tym razem jest to pojazd nowy, ale nie do końca. Także może go spotkać podczas misji, czyli Fister Comet S2 Cabrio. Czyli Comet S2 z aktualizacji Rossada Stunners, tylko w wersji Cabrio. Czyli możemy schować sobie dach. Czy są jakieś różnice większe między tym pojazdem a S2 z twardym dachem? Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wiem, ale się dowiem. I jak już ogarnę wszystkie pojazdy, które już teraz są dostępne w GTA Online, w takim sensie, że zrobię tuning i tak dalej, to wtedy zrobię wam materiał, w którym pokażę wam tuningi tych pojazdów jeszcze przed premierą. Na singlu, za pomocą specjalnych modów. Więc wyczekujcie. Przechodzimy do kolejnego pojazdu. Tym razem jest to pojazd, który był już widoczny na trailerze, czyli Overflot Zeno. Czyli pojazd, który wzoruje się na SSC Tautara. Jeżeli chodzi o cenę, to wynosi ona 2 820 000, czyli prawie 3 miliony. Sporo, ale jak najbardziej jest to cena zrozumiała, powiedzmy. Co innego, jeżeli chodzi o tamten motorek, no bez przesady. W rzeczywistości ten pojazd miał być mega szybki, ale chyba okazał się jakimś fejkiem, z tego co wiem, więc zobaczymy, jak to Rockstar rozwiąże, czy tutaj będzie on jakimś przepotężnym pojazdem. Mam nadzieję, że tak, bo fajnie jakby coś nowego wskoczyło do klasy super samochodu, bo właśnie będzie to super samochód. Kolejny pojazd, tym razem jest to Suwik. A dokładniej nazywa się on Baler ST, czyli Balera już znamy. ST to jest chyba, z tego co rozumiem, wersja dłuższa po prostu. I moim zdaniem ta wersja prezentuje się, no tak jak się prezentuje, czyli paskudnie. Wolę o wiele bardziej wersję, która była od początku premiery GTA V. Ta wersja mi się nie podoba.
ale będzie kosztował jakby co 890 tysięcy, chyba że zrobi sobie cenę promocyjną, wtedy będzie kosztował 670 tysięcy. W jaki sposób robi się cenę promocyjną? Jeszcze tego nie wiemy, ale kiedyś się dowiemy i wtedy zrobię wam o tym materiał. Więc subskryb... Dobra, sorry, już nie będę mówił, raz wystarczy. Przechodzimy do kolejnego pojazdu i jest to Granger 3600LX. I jest to kolejny pojazd, który jest dłuższą wersją pojazdu, który już znamy. I szczerze powiedziawszy mi się kompletnie nie podoba. Jeżeli chodzi o cenę, no to niestety jeszcze jej nie poznaliśmy. Ale pytanie brzmi, czy cena jest tutaj ważna? Czy ktokolwiek zamierza kupić ten pojazd? Oto jest pytanie. Przechodzimy sobie dalej. Obey, czyli Audi i myślnik Wagen. I jak możecie się domyślić po nazwie, tak, jest to elektryk Audi, chyba pierwsze Audi elektryczne w grze. Z informacji, które aktualnie posiadam, wygląda to, że to jest SUV, chociaż mi na SUVa nie wygląda. I niestety ceny aktualnie jeszcze nie znamy. Ale moim zdaniem tragedii nie ma jak ta elektryka i prezentuje się nawet całkiem nieźle. No i przechodzimy do niby ostatniego, ale nie do końca pojazdu. Jest to Patriot Mil-Spec. I jest to pojazd, na który czekałem tyle lat. I w końcu jest w GTA Online. Mam nadzieję, że oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to także będzie się świetnie prowadził i będzie miał całkiem niezłą prędkość jak ta pojazd oczywiście, którym jest. Z tego co wiem, będzie on bardziej opancerzony, będzie wytrzymał więcej rakiet, więc ciekawie się zapowiada. A jeszcze ciekawsze jest to, że ten pojazd może nie wygląda na taki bardzo dopracowany, bo w sensie on jest bardzo kwadratowy, ale ten pojazd składa się z 176 tysięcy poligonów. To jest najwięcej w historii GTA Online, jeżeli chodzi o pojazdy. Ale są tego minusy, ponieważ to może bardzo mocno wpłynąć na wydajność tej gry. Poprzednio pojazd, który miał najwięcej poligonów, to był Tigon, 132 tysiące, a teraz ten ma ich o 40 tysięcy więcej. Jestem ciekawy, w jaki sposób gra zamierza sobie z tym poradzić. Już teraz problemy są na konsolach z płynnością, ale jeżeli teraz by się zebrało, nie wiem, 30 takich na sesji, to zgaduję, że konsola by odleciała sobie. Oczywiście mocno przesadzam, ale zobaczymy, jak to będzie z płynnością. Możliwe, że wyleci jakiś patch, który troszeczkę ten pojazd mniej uszczegółowi, że tak to powiem. Zobaczymy. Jak ktoś się tam bardziej zna w komentarzach na optymalizacji gier, to może dać znać. No i jak mówiłem, nie jest to ostatni pojazd. Ostatni pojazd prezentuje się w ten oto sposób. Jest to Yoga Custom z bardzo dziwnym oznaczeniem. Oczywiście jest to oznaczenie Lamara. Z tyłu ma jakieś bardzo wysunięte światła. Takie płetwy, bardziej bym powiedział. Bardzo dziwny pojazd. Nie da się go kupić. Więc najprawdopodobniej jest to pojazd, który będzie po prostu albo może kiedyś rozdawany za darmo. Wątpię. Albo po prostu został stworzony na potrzeby misji. To jest rzecz bardziej prawdopodobna. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że wasze oceny znajdę w komentarzach, a teraz się z wami, proszę państwa, żegnam, siemano, cześć, elo!